Witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić nową grę na moim kanale, nową serię z tej gry. Mowa oczywiście, jak widzicie, o Disney Epic Mickey 2, czyli kontynuacja pierwszych części przygód myszki Mickey. Pierwsza seria odniosła dość znaczny, znaczący sukces. Sprzedała się w bodajże 3 miliony egzemplarzy zostały sprzedane, także więc dość sporo tych egzemplarzy zostało sprzedanych. Dlatego też twórcy, no, idąc za ciosem, stworzyli drugą serię, właśnie w którą chciałbym Wam zaprezentować. Disney Epic Mickey Mouse to gra zręcznościowa. Możemy grać również ze znajomym w trybie współpracy. Ja tutaj będę korzystał z pomocy komputera. A więc będziemy mogli sterować myszką Mickey albo Oswaldem. Do wyboru, jak tam będziecie, jak wolicie oczywiście. Ja z racji tego, że gram z komputerem, będę sterował myszką Mickey. Tak jak wspomniałem, jest to gra zręcznościowa. Wszyscy na pewno dobrze kojarzą tę mysz, myszka Mickey. Ja się wychowałem na bajkach Disneya, na bajce właśnie związanej z opowiadającej o historiach myszki Mickey. Także fajnie wrócić tak do czasów dzieciństwa. No cóż, nie będę już przedłużał, tylko zaczynajmy. Tutaj w tle jakieś głosy. Gus, Goose do nas mówi, więc trzeba... Sterowanie jest... Sterujemy oczywiście klawiaturą oraz przy użyciu klawiatury oraz myszki. Oczywiście WASD to są klawisze odpowiedzialne za ruch. S do tyłu, W do przodu, A w lewo, D w prawo. Możemy na spacji skakać oczywiście, ale to jeszcze zostanie wyjaśnione wszystko. No to podejdźmy do tego. Okej. O, czyli będziemy musieli pomóc tutaj Gasowi zdobyć pędzel. Oczywiście myszka wskoczyła do telewizoru. Wy nawet nie próbujcie. Ciekawski intruz ponownie trafił do mojego warsztatu, mając na uwadze jeden tylko cel. Magiczny pędzel. Słuchajcie, gra jest przystosowana do PlayStation czy Xboxa, jak zwał, tak zwał. Dlatego też sterowanie nie jest zbyt takie... Kamera, która umożliwia nam sterowanie, nie jest zbyt dobra. Ja nie jestem przyzwyczajony do czegoś takiego, więc sterowanie będzie trudne, jeżeli chodzi o komputer, używając peceta. Tutaj musimy wskoczyć, mamy coś. O, jakaś czapeczka, maga chyba. Kapelusz ucznia czarnoksiężnika, tak? Tutaj jakieś miotły, pamiętacie? Ja pamiętam, to było bardzo dawno temu. Jeszcze oglądałem na czarno-białym telewizorze. Nie wiem, czy ktoś z Was pamięta, czy wie w ogóle, jaki to był telewizor. To stary Rubin się nazywał, tak? On był czarno-biały i wtedy leciały, pamiętam, ja byłem w podstawówce, nawet zaczynałem dopiero podstawówkę. Leciała właśnie myszka Mickey, Kaczor Donald i tego inne tego typu postacie, co było, no, pamiętam dość dobrze. Okej, okay, tutaj widzicie, możemy zbierać jakieś pieniądze. Może obejdę tu jeszcze do... O, tutaj mamy jeszcze kolejne. Warto tak zbierać, może coś cennego za to kupimy. Okej, okay, kolejne 4 dolary. Okej, okay, kolejne 2. Okej, okay, lecimy dalej. Musimy iść chyba w tę stronę. Tu jakieś miotełki. Ja pamiętam właśnie te miotełki. Potem jeszcze raz. Aha, czyli mamy na początku... takie podpowiedzi delikatne, co powinniśmy zrobić, żeby przeskoczyć, czyli dwa razy spację. Raz i dwa. Okej, okay, udało się. Tu coś możemy jeszcze wyjść. O, udało się. No i co, wskakujemy teraz. Chociaż zastanawiałem się... A nie mogłem tu... Okej, okay, dobra, no to co, wskakujemy. Hop. Nagle rozwarły się przed nim podwoje kosmosu. Sfery wyobraźni ożywianej pędzlem, farbą i rozcieńczalnikiem. No, te dialogi są bardzo fajne, jeżeli chodzi o to opowiadanie, tą narrację. Bardzo przyjemny głos ma ta osoba.
O, i zdobyliśmy pędzel, jest. Tak. Okej, okay, teraz będziemy mogli tak. Pędzel ma dwie opcje. Lewy przycisk myszy pozwala nam namalować rzeczy, które widzicie, nie są do końca... Widzimy tylko kontury tych rzeczy, dlatego też możemy je namalować, żebyśmy dostali się do odpowiedniego celu, tak? Okej, okay. Tu jeszcze coś jest, widzę. Ciekawe, co to jest, nieważne. Okej, okay, wskakujemy. O, udało się. I tutaj kolejne. Natomiast prawy przycisk myszy, widzicie? To jest rozpuszczalnik, rozcieńczalnik, jak zwał, tak zwał. On pozwala nam... Rozcieńczalnik raczej. Pozwala nam rozpuścić to, co namalujemy. Okej, okay, czyli tu znowu udało się. Okej, okay, zbieramy właśnie te farby przy okazji. Jeżeli nie namaluję tutaj tych rzeczy, to spadłbym właśnie na dół. A to lepiej... To nie byłoby zbyt przyjemne oczywiście. Okej, okay, tu coś jeszcze widzę. Poleciało, odfrunęło. Tu jakieś gwiazdki. Okej, okay, lecimy dalej. I przechodzimy. Pyk. Gdy znalazł się w domu, Miki powinien był poczuć się bezpiecznie. Spoglądając na pędzel, zastanawiał się, czy rozcieńczalnik pomoże mu odkryć powód jego wewnętrznego niepokoju. Ciekawe, czyli jednak o, widzicie? Wszystko to możemy rozcieńczyć. O, wygląda jak... Prawda? Kontury, taki szkic, prawda? Możemy tu wszystko rozcieńczyć. Pozbieramy. O, tu jest jakiś pieniążek. Czy co to jest? Pieniążek, tak, dokładnie. Pieniądz. Tutaj kolejne. Okej. Okay. O, i tu jest przejście, no proszę. Tu jeszcze coś ten. Dodamy parę. O. Okej, okay, no to lecimy dalej. Niektóre animki wymagają ciągłego pociągnięcia pędzlem. Przytrzymaj... Zobacz, ja się zastanawiam tutaj. Wow, zobaczcie, jakie ciekawe. Teraz wylewa się woda z tego. Nieźle, naprawdę. Tu jakieś gwiazdki. Nie wiem, co one nam dają. Ciekawe. Ale dość fajne animacje, muszę wam przyznać. O, zobaczmy. Ciekawe, czy teraz będzie. O nie, a jednak zdobyliśmy dolar. Pieniądz jakiś. Także są jakieś tu ukryte opcje takie. Tutaj niestety nic się nie da z tym zrobić. Tutaj cały czas nam te... wlewają wodę. Dobra, no to co? Lecimy dalej. Tutaj trzeba przytrzymać. Okej, okay, o, udało się. Teraz możemy wskoczyć. Hop, hop, jest. Jesteśmy na samej górze. I co, lecimy tędy. Tu są te wiadra. Okej. Okay. Zdobyliśmy kolejne dolary. Tu trzeba namalować, oczywiście. O, ale troszkę więcej farby nam będzie potrzebne. Okej, okay, i teraz co? Prawy przycisk myszy trzeba użyć, podpowiada nam. O, teraz lewy. I super. Ciekawe to jest. Powiem wam szczerze. Wow, 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 wow. Nieładnie tak. O, zaczynam... O nie! Nie, myszka nam spadła. Miki, nie rób mi tego. Jeszcze raz. Lecimy dalej. Ponownie. Okej. Okay. Tak. Tak. Może jeszcze tutaj sprawdzimy to. Ciekawe, czy nam coś to da? Czy można się tam dostać? Okej, okay, no nic, dobra, lecimy dalej. O, tędy. Co zrobi Miki uzbrojony w magiczny pędzel? Czy namaluje świat na nowo? Czy obróci go w niwecz? W niwecz. Wybór należy do niego. Wydaje mi się, że najlepszą opcją będzie namalować na nowo, co? Nie będziemy obracać w niwecz
rzeczy, bo to nieprzyjemne jest raczej. Okej, lecimy dalej. Tu mamy jakiś kufer, zobaczymy co dostaniemy. Zazwyczaj jakieś skarby są, prawda? Co my tu mamy? O! Przypinka majster myszy. No, ciekawe. Okej, jest tutaj nasz Miki. Co zrobi? O, czyli jednak będziemy przenosić się do tego, pamiętacie, z pierwszej części świata właśnie namalowanego, narysowanego. O, i udało się. Super. O, pośpieszcie się! Zamek zaraz runie! Czyli jesteś, przeniosła nas do zamku, w którym mieszka Oswald, czyli ta myszka po prawej stronie. Różni się troszkę od Mikiego. Oswald potrafi użyć swoich uszu i dzięki temu może stworzyć taki helikopter i przelatywać nad inne obiekty do innych miejsc. Także słuchajcie. Słuchajcie, ja dziękuję wam za uwagę. Zapraszam was na następny odcinek. Na dzisiaj będzie taki troszkę krótszy. Był to wstęp taki do tej nowej serii. Także zapraszam was na następny odcinek w przygód myszki Miki. Teraz z tego co widzicie, zamek się chyba wali, obrócił się w ruinę, więc będziemy go musieli opuścić. Ja się z wami żegnam, dziękuję wam za uwagę i zapraszam do następnego odcinka, który będzie na pewno dłuższy. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się.